Volvo działczy. Teraz spróbujmy tego. Uwaga. Ruszył, dobra, działa, działa, działa. Instalujemy do niego wszystko. Działa, okej. Teraz tak. Montujemy to. Jezu, co to jest? Teraz, czy ja będę mógł tym sterować? To się chyba tym bardziej steruje. Chodzi o to, żeby tym Volvo wjechać na niego, nie? Właśnie nie wiem, które nam za to odpowiada. O, właśnie o to chodziło, super. Dobra, to mamy. Ekstra. I ciekawe właśnie, czy będziemy mogli nim pływać po wodzie, nie? Teraz to sprawdzimy. Hamulec ręczny zaciągniemy. Trzeba z paliwem, czy trzeba? Manipulator. Co to jest? Aha, tutaj jakieś ten. Nie, nie instaluj tego. O, dobra. To jakiegoś... O, weźmy sobie to. Nie wiem po co mi to, ale weźmy sobie. I dobra. Patrzcie, ty! One zajebiście! Jak to fajnie działa, patrzcie, jak skręcamy, jedna gąsienica hamuje, nie? Tak jak w czołgu normalnie. Super to wygląda. Wow! Co powiecie na to? Patrzcie, chcę skręcić w lewo, ale super. Dobra, zaciągamy ręczny. Rozkładamy. Bierzemy Volvo. O, ale zarypiaście. Tutaj mamy też jakieś modyfikacje, zobaczmy. Co to? Przyczepka, ale to byśmy musieli coś doinstalować do niego, tak? Aha, hak musieliśmy doinstalować. Bierzemy z przyczepą. Jedziemy, jedziemy na wakacje. Patrzcie na to. Wjedzie to wszystko tutaj, czy nie? O kurde, ciężko trochę. Dawaj Volvo, o shit. Zrzuca go. A tam odczepić, zobacz. Będzie dobrze. Jak poleciało! Co się wydarzyło? Gdzie ona poleciała? Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Ta gra jest zajebista. Spróbujmy się z rozpędu tutaj wtegować na niego, co? Kurde. Ciężko jest. Wyciągarką spróbować? Dobra, możemy tak też spróbować później. A tam wyciągarką, kurde. Zaciągamy ręczny. Wyłączamy silnik. Przełączamy maszynę. Jedziemy. Ty, trzyma się nawet, patrzcie. Ole beka. Co? Nawet to Volvo się trzyma, nie? To fizyka w tej grze jest po prostu genialna, to jest mistrzostwo. Kurde! I teraz tak, tutaj jeszcze możemy sobie... Nie, nie to. Zaraz... A, kurczę, chyba nie zainstalował... Dobra, będzie jakoś pływał. Musimy sprawdzić, czy pływa, no.
to jest jakaś rzeka? Jest, coś, tylko musimy zawrócić. Fizyka taka, że przyczepa lata. No to było dziwne, ale dobra tam. Patrzcie no to. Ja nie wiedziałem, że coś takiego w Spin Tires można zrobić. To jest absolutnie genialne, nie? Dobra. Gdzie my mamy jechać? Zaznaczę sobie to na mapce. Tutaj gdzieś, nie? O! Ty, on z jedynki plus rusza. No nieźle. Czy jest tutaj multiplayer? Jest. Można grać w kooperacji. A jak włączymy blokadę dyferencjału, to nie możemy skręcać. Super! Genialna sprawa, naprawdę. Czego masz... bo robimy ten, transport rzeczny. Mam nadzieję, że będzie pływać. Chociaż wątpię w to, ale zobaczymy. Śmiesznie wygląda to wszystko. W wannie cię oglądam, Jezu. Spokójcie się tam. Dobra, jedziemy tutaj, zaraz będzie rzeka. Tak odpowiadając na wasze pytania, wątpię, żeby to ten, żebyśmy jakieś drzewo tutaj takie grubsze rozwalili, nie? O takie coś. Co? Patrzcie na tego gąsienicę. Skubany. Co? Patrzcie na gąsienicę, what the fuck? Cofamy. Drzewo jak z gumy, nie? Trzymaj się tam, Volvo. O! Coś mnie zblokowało. Zakopał się w gąsienicach. Ej, patrzcie, tego drzewka też nie może pokonać. O, lipa jest trochę. Gumowe drzewo. No, niektóre drzewa są gumowe. Dyfra blokuj. Właśnie jak się zablokuje dyferencjał... Te gąsienice mi chyba spadły. Co? Gdzie są moje gąsienice? Co się wydarzyło? Ej, chyba mi gąsienice spadły. Serio? Z jednej strony mam, ale z drugiej chyba nie ma. Ej, no? Spadły mi gąsienice. Gdzie one są? Czym on tu skręca? Aha, dobra, rozumiem. Nieźle, co? Jedynkę plus, dobra. No ten pojazd jest fajnie zrobiony, bo na jedynce plus nie jest jakiś tam przesadzony, nie? Fajne auto. A, dziękuję bardzo. Jeszcze malucha wpakuj. No byśmy musieli mapę zrestartować. Spoko, jeszcze będziemy mieli tam do testowania inne pojazdy gąsienicowe, także będzie ciekawie. Świetnie to wygląda, nie? A tu mamy pojazdy do odkrywania jakieś. Ty! A dawaj tego dużego tu wrąbiemy. Co to jest w ogóle? Bierzemy tego dużego. On tu się zmieści? Chyba tak. Mam nadzieję. Nie no, ten chyba za szeroki jest. Spróbujemy go. Woda się dostaje do środka. No, tutaj tego chyba nie będzie, wiecie. Musisz wziąć tamtą klapę. Możliwe, że tak, nie?
10 zł, umyte auto za 10 zł, proszę bardzo. Ten samochód w ogóle gościnicowy bardzo mało pali. 2 litry na minutę, malutko. Zmień tryb, żeby przepłynąć. Ale to chyba nie ten tryb. Nie ma tutaj, wiesz, trybu do zmiany. Zresztą tutaj cały czas te śruby się kręcą, więc... O, tutaj za płytko, on tu dotyka dna. Myjnia samochodowa, no dokładnie. Ej, pojedziemy sobie jeszcze, spróbujemy załadować te duże samochody. Ty, zobaczcie, znowu gąsienica mi spadła. Widzicie to? Już jest za luźno w jednym miejscu. Fajnie to jest zrobione, naprawdę. Zarypiaste to jest w tej grze. To jest tak dobra fizyka w tej grze. Ale w jednym miejscu mi gąsienica spadła. Widzicie to? Widzicie to? Tutaj? Nieźle, co? Ja jestem po prostu w szoku. No i zakopuję się już, bo już mi całkiem te gąsienice spadły, zobaczcie. Ja nie mogę, ale to jest genialne. Czyli widzicie, taki minus jest tych pojazdów, że z nich potrafią... Że z nich potrafią spaść te gąsienice, nie? Jak z tej strony widać. Ja nie mogę. Genialna sprawa. Drzewa z gumy. No, to jest trochę słabe z tymi drzewami, ale pojazdy są super odwzorowane. Tylko te gąsienice to ktoś robił, nie? To są modyfikacje. To jest właśnie najlepsze. Jestem w szoku.